Cześć moi drodzy, witam Was na kanale Videoblog Tech. Wczoraj miała miejsce ogólnoświatowa premiera procesorów Intel Alder Lake, a dzisiaj pierwszy test płyty głównej na chipsecie Z690 Aorus Master właśnie pod nowe procesory Intela. Płyty przeznaczonej dla entuzjastów. Zobaczymy, czy ten sukcesor z serii Master, całej serii Master jest godny zakupu i co nowego dodał Aorus do swojego jednego ze swoich flagowych produktów. Na ten test, recenzję i prezentację tego mobasa serdecznie Was zapraszam. Standardowo zaczniemy od unboxingu. Płyta główna powinna być, ale za chwileczkę ją Wam pokażę oczywiście. Flagowe miejsce zajmuje zestaw naklejek, plus 10 do wydajności albo minus 20 do poboru prądu, energii, instrukcja obsługi, informacja o gwarancji, skrócona instrukcja obsługi, 2, 4, 6 kabli SATA, 2 termistory, przedłużka RGB, antena Fifi, czujnik dźwięku, bądź też hałasu, w zależności jak przetłumaczyć z angielskiego, i milion śrubek do dysków M2. No i jeszcze uniwersalna złączka do frontpanelowych kabli w obudowie. Zaskoczenia nie ma, wyposażenie standardowe. Dla całej serii Master wygląda praktycznie identycznie, wszystkie kabelki i tak dalej. To wszystko, co znajdziemy w innych, moi drodzy, Masterach poprzedniej generacji. A szkoda, bo do płyty głównej w takim budżecie mogliby dodać jakiegoś gratisa. Naklejki nie znalazłem, nawet nie wiem, czy jest naklejka. Nie ma metalowej naklejki na obudowę. Bez sensu w ogóle. Jak żyć? Kwestia formalna unboxingu z głowy, więc mogę Wam zaprezentować Aorus Master Z690 w pełnej okazałości. Tak, jeszcze nie wyjąłem z niej procesora, jeszcze nie odkręciłem mocowania do chłodzenia, którym chłodziłem tego procka na tej płycie głównej, ponieważ tą płytę jeszcze będę wykorzystuję już w sumie do nagrywania vloga dla Was, który też się ukaże za parę dni, o wszelkich niuansach nowej platformy Alder Lake'a. Już niekoniecznie o tej płycie, tylko generalnie o wszelkich niuansach i na co musicie się nastawić, więc bądźcie czujni. Dobrze. Ale skupmy się dzisiaj na tym mobasie. Płyta jest naprawdę ciężka, może tak dziwnie zacząłem, ale jak ją weźmiemy w dłonie, to faktycznie waży i to sporo. Najcięższa płyta, chyba jedna z najcięższych płyt ATX-owych, a tak właściwie to eATX-owych, bo ta płyta ma format eATX-a. Jej wymiary to 30,5 na 25,9 cm, więc eATX, ale wejdzie nam do większości MIDI Towerów spokojnie. Ale warto też to sprawdzić, bo od spodu, pomimo tego, że na górze ma naładowanych kupę radiatorów, o której za chwileczkę będziemy mówili, od spodu też ma armora, czyli ma zbroję. Czyli ma zbroję, która też w kilku miejscach jest łączona za pomocą termopadów, na przykład z tyłem sekcji zasilania, z tyłem chipsetu, co też ma pomagać w odprowadzaniu ciepła z tych układów. Kolorystyka stonowana, czerń i taki stalowy odcień też tutaj znajdziemy, więc nie rzuca się jakoś bardzo w oczy, nie jest odpustowa i bardzo fajnie wygląda, tak elegancko i dostojnie. Zacznijmy od banku pamięci DDR5. Nie obsadzimy tutaj DDR4, tylko i wyłącznie DDR5. Cztery banki łącznie obsługują 128 GB pamięci RAM o prędkości do 6400 MHz, ale w praktyce w BIOSie znajdziemy nawet ustawienia powyżej 8000 MHz, więc można próbować szczęścia, ewentualnie kupić szybkie moduły i sprawdzić, czy zadziałają. Dwukanałowa architektura, ale w kościach DDR5 mamy zmiany i de facto jedna kość RAMu to już dwa kanały, ale o tym będzie w moim vlogu. Dalej idźmy. Raz, dwa, trzy złącza PCIe. Pierwsze złącze PCIe X16 5.0 i dwa pozostałe złącza PCIe X16, ale pracujące z prędkością X4. Duży dodatek, który tutaj Aorus nam dał, 5 złączy M2 pod nasze dyski NVMe albo po prostu dyski w standardzie M2. Jedno to pierwsze pod takim grubym, spektakularnym radiatorem, który tutaj mamy od strony procesora, który obsługuje właśnie procesor. Jest to złącze PCIe 4.0 Gen 4. Pozostałe złącza, mamy ich 4, raz, dwa, trzy i tutaj jest czwarte, obsługuje nam chipset. Mamy tak, 2 razy M2 PCIe 4.0 Gen 4, 1 razy M2 PCIe 3.0 Gen 3
i jedna z EPCIE 4.0 X4, więc tak naprawdę wszystkich złączy 4.0 Gen 4 mamy 4 na płycie głównej, co jest fajne. No i standardowo 6 złączy SATA do podpięcia naszych dysków w standardzie SATA. To wszystko możemy pospinać w RAID 0, 1, 5 albo 10, ale to też trzeba sprawdzić specyfikacji, bo nie wszystkie dyski się zepną nam w RAIDzie. Na całym Mobasie jest 10 złączy do podpięcia naszych wentylatorów, do podpięcia pomp z chłodzenia cieczą, do podpięcia pomp z naszego IO. Są też 4 złącza do ARGB i RGB, więc można choinkę zrobić, śmiało. 24-pinowe złącze ekranowane, 2x8 pin EPS też ekranowane. Wyświetlacz kodów, błędów. Niestety nie przełącza się on na wskaźnik temperatury procesora, a szkoda, Aorus do tej pory tego nie uczynił w serii Master z niewiadomych mi powodów. Na dole też znajdziemy wyświetlacz Debug LED, który informuje o tym, co ewentualnie działa i z jakim problemem mamy do czynienia przy starcie, przy braku startu systemu. Przycisk Power, przycisk Reset, złącza do czujników temperatury, TPM 2.0, złącza do TPM-u, powierzchniowe punkty pomiaru, napięć nawet tutaj mamy za bankami pamięci RAM, więc wszyscy overclockerzy mogą sobie podpiąć swoje multimetry i sprawdzać tak naprawdę napięcia w locie. Jest też czujnik hałasu, czy wejście czujnika hałasu, który się gdzieś tutaj wpina w płytę główną, który Wam pokazywałem w unboxingu. Jeden BIOS, moi drodzy, mamy, ale za to jest flashback, czyli z pendrive'a możemy sobie, a tak naprawdę jest to Q-Flash, bo to jest gigabajtowska nazwa, Q-Flash, możemy sobie z pendrive'a sflashować BIOS, jakby nam coś nie pykło i płyta nie chciała się uruchomić przy próbach overclockingu. Sekcja zasilania, bo jest tutaj o czym rozmawiać, moi drodzy. Mamy tutaj 22-fazową sekcję zasilania. Tak, potężna, chłodzona takimi żeberkowanymi radiatorami. Pod osłoną tylnych złączy jest taka jakby wystająca część tego żeberkowanego radiatora, który tutaj widzicie. On sięga aż dotąd pod samą osłonę, więc jest naprawdę konkretnie schłodzona sekcja zasilania. 19 faz, które przenosi nam 105 A i odpowiada za V-Core'a. Jedna faza, która odpowiada za VCC GT i przenosi 60 A i dwie fazy dla VCC AUX-a, które przenoszą 70 A, więc sekcja jest naprawdę potężna. Te radiatory łączą się tutaj pod osłoną takim grubym jednym heatpipe'em. Audio, moi drodzy, też dobre na audiofilskich złotych kondensatorach. Mamy tutaj ALC, Realtek ALC 1220 VB z DAC-iem SS Saber 9118. Wsparcie dla DTX-S Ultra i HD Audio, kanały 7+1 i optyczne wyjście z tyłu, to Wam za chwilę pokażę, SPDIF. No to pokażę Wam już teraz te wyjście. Mamy tak, sporo tu się z tyłu dzieje. Mamy przycisk do kasowania BIOS-u i przycisk do Q-Flasha, czyli tej aktualizacji BIOS-u bez konieczności obsadzania procesora, RAM-u, tylko i wyłącznie zasilanie wystarczy podpiąć do płyty i możemy sobie przywrócić BIOS z pendrive'a. Wyjście DisplayPort, jedno wyjście USB 3.2 Gen 2, jedno wyjście USB 3.2 Gen 2 X2, 5 razy USB 3.2 typu A, 4 razy USB 3.2 Gen 1, 1 razy RJ45, audio, SPDIF optyczny, audio pozwocane wyjścia, no i anteny do naszego Fifi. A propos LAN-owskich rzeczy, czyli a propos sieci, mam tutaj kartę LAN od Maruela Aquantia AKU C113C, 10 gigabitowa karta sieciowa, a Wi-Fi Intel 210 z Wi-Fi 6E z Bluetoothem 5.2 i wsparciem do standardu 11AX 160 MHz, więc też jest tutaj na bogato. Dzisiejszy film będzie trochę długi, bo rozbudowałem go o informacje o platformie testowej, o wszystkich pozostałych, może nie wszystkich, ale głównych komponentach, które są ważne dla Was ze względu na nową platformę, nowy system mocowania chłodzenia, nową pamięć RAM DDR5. Część z tych rzeczy, których dzisiaj nie powiem, znajdzie się, tak jak powiedziałem na początku, w moim vlogu już za kilka dni na moim kanale, więc bądźcie czujni. Zacznę od pamięci. Przyjadła do mnie też od Aorusa jedna pamięć, jedna kość pamięci, ponieważ DDR5 w jednej kości pracuje dwukanałowo, co nie znaczy, że jak wsadzimy 4 banki, będziemy mieli 8 kanałów. Nie. To niestety tak nie działa, ale ona pracuje dwukanałowo, więc wystarczy nam już jedna kostka DDR5, chociaż i tak w sklepach pewnie będą sprzedawane w kompletach, czyli w parach te pamięci. Kość o prędkości maksymalnej 6400 MHz i bez gigantycznych problemów udało mi się ją stabilnie odpalić, płytę, platformę na takiej prędkości. Natomiast tak naprawdę testowałem na troszeczkę niższych ustawieniach, ponieważ 6200 MHz w profilu XMP dla tej kości pamięci miało
niższe opóźnienie, miało niższe CL, więc stwierdziłem, że to będzie takie sensowne rozwiązanie. Nie przesadzić z CL-ami, a 6200 dosyć mocna, wystarczająca prędkość do większości zastosowań. Więc to o pamięci i chłodzenie. Jedno z nielicznych aktualnie dostępnych na rynku chłodzeń, które możecie kupić w sklepach, jest chyba jeszcze tylko Noctua z powietrznych, bo producenci jeszcze nie zaczęli wysyłać zapinek do chłodzeń. Pod nowo jest soket 1700, więc Aurus Waterforce 360X 360, ale też 280 i 240 też mają zapinki do 1700. A czy wystarczą te mniejsze? To zobaczycie dzisiaj w testach, jak to się rozgrzewa. Więc z wyświetlaczem, który może podawać nam temperatury, różne inne ustawienia, które sobie tam w systemie ustawimy. Jedyne, tak jak mówię, przedpremierowe, które udało mi się dostać, które ma zapinki do 1700, więc tym IO to testowałem, więc też o tym Wam muszę powiedzieć, też je zalinkuję pod filmem w opisie. Jak już szukacie, jak już kupujecie platformę Z690 i szukacie chłodzenia, no to tak naprawdę praktycznie jesteście skazani na tego Waterforce 360X, albo 280X, albo 240X, w zależności od tego, którego Adler Lake'a wybierzecie. 12900K, polecam 360. A resztę zobaczycie w koszyku, czy też w linkach pod filmem w opisie i też na tablicy, która się Wam teraz powinna wyświetlać przed oczami, co ja tam wsadziłem do tej platformy testowej. Z racji tego, że w sklepach aktualnie, bo to nagrywam przed premierą jeszcze oczywiście ten test, brak jakichkolwiek ofert dostępnych do kupienia pamięci DDR5, no to niestety chyba jej nie będę w stanie zalinkować, chyba że coś się zmieni, no to też ją zobaczycie pod linkiem, pod filmem w linkach w opisie. Zaczynamy od screenów z CPU-Z. Tutaj widzicie ustawienia procesora. Wszystkie testy dokonywałem na ustawieniach fabrycznych płyty głównej. Czyli tak jak BIOS dostajemy z fabryki, tak to testowałem bez żadnych ręcznych ustawień, boostów itd., itd. Tak jak Aurus to ustawił, tak testy wykonywałem. Zresztą tak jak przy każdej platformie testowej płyt głównych to czynię. I teraz kilka zrzutów, moi drodzy, z mem testu, tak naprawdę, żeby Wam pokazać, jaka jest różnica na tej kości pamięci, ponieważ ona dysponuje trzema profilami XMP, jest z czego wybierać. Macie teoretycznie natywną dla procesora Adler Lake prędkość 4800 MHz, chociaż i tak nie pozwoliło mi to na ustawienie jej na Gear 1. Niestety Gear 2 nawet przy 4800 tutaj mamy, więc kontroler pamięci w Adler Lake'u pracuje także z połową prędkości, jak to było w poprzedniej generacji serii 11 procesorów Intela. A tutaj różnica pomiędzy 6200 na Gear 2 i 6400 na Gear 2. Tak naprawdę popatrzcie na opóźnienie i popatrzcie na różnicę w zapisie, odczycie i w kopiowaniu, bo to jest tutaj najważniejsze. I po tym możecie sobie ocenić, co dla Was będzie bardziej opłacalne, czy ustawienie więcej megaherców, czy ustawienie niższego CL-a. Blender. Blender mnie bardzo pozytywnie zaskoczył. Renderowanie popularnego BMW, dosłownie szok, minuta 32 sekundy, 72 setne, także wynik świetny. Procesor naprawdę daje sobie radę, ale również wszystko dzięki mocnej płycie od Aurusa. Korona, renderowanie sceny 55 sekund, moi drodzy. Też idzie jak burza, pięknie to poszło. CPU Profile z 3D Marka, maksymalny wynik na 7954, dla jednego rdzenia 1110. Także wyniki dosyć wysokie. I jak przy 3D Marku jesteśmy, to zarzućmy sobie jeszcze Firestrike'a Extreme'a. Graficzne, chociaż to nie ma znaczenia, 18716, ale Physics, czyli punkty procesora, aż 42254 punktów i overall jest na poziomie 18451 z RTX-em 3070 Ti. Też uważam, że to świetny wynik tej platformy. To przejdźmy jeszcze do TimeSpy'a. Graficzny nas nie interesuje, 15000, ale CPU score 17857 przy ogólnym 15406. Cinebench R23, co ciekawe R20 i R15 niestety pokazywały zupełnie jakieś kosmicznie niskie wyniki na tym nowym Adler Lake'u. Nie są w stanie go poprawnie obsłużyć, więc tylko wyniki Cinebench'a 23, single core 2036 punktów i multicore aż 27683 punkty.
PC Mark 10, chociaż tutaj nie jestem do końca pewien wyników, czy są poprawne, czy nie, bo PC Mark nie był aktualizowany do Adelaide'a, więc te wyniki z PC Marka 10 traktujcie tak troszeczkę z przymrużeniem oka. Ogólny 7810 punktów, Essential 11 000 z hakiem, Productive 10 z hakiem i Digital ponad też 10 000 punktów. HVBot, renderowanie filmów w 4K. Moi drodzy, 23,684 średniego FPS-a i całość operacji tak naprawdę zajęła nam minutę i 11 sekund, więc wynik bardzo dobry. Wyniki dla dysku Gen 4, który tutaj miałem założony w tej platformie testowej dla Team Gropa, tak jak fabryka dała, tak jak fabryka mówi, odczyt około 5000, zapis 4300, według fabryki jest 4500 powinien być, tutaj mamy 4300, więc ta różnica może wynikać z błędu pomiaru, albo też z tego, że ten dysk też był również systemowym dyskiem, to nie był czysty dysk, który używałem do testów. Test USB 3.2 Gen 2 dysku zewnętrznego SSD podpiętego przez ten port. Odczyt ponad 900 MB na sekundę, zapis ponad 800 MB na sekundę, więc parametry jak najbardziej zachowane na tej płycie głównej, takie jak powinny być, prędkości takie jak powinny być. BIOS. I tutaj w Z690C w masterze mamy dosyć dużo zmian, dodano dosyć dużo różnych funkcji. Pokażę Wam kilka ciekawych. Tweaker, czyli menu dotyczące podkręcania. Tutaj też dodano kilka ciekawych funkcji. Można sobie dla każdego Core'a HT włączyć, wyłączyć na przykład, power limity poustawiać, AVX-y dla każdego Core'a również. Ciekawa jest sekcja dotycząca DDR5. W mojej kości pamięci były trzy profile. Widzicie cztery. Pokażę Wam zaraz o co chodzi z tym czwartym. Były trzy główne profile. Można było sobie ustawić pamięć na 6200, 6400, i 6200 z innymi timingami, chyba najmniejszymi 38. Mamy dodatkową funkcję XMP Boost dla DDR5. Możemy wybrać sobie jeden z zapisanych, predefiniowanych profili do podkręcania naszej pamięci RAM albo włączyć Auto Boost. Ta funkcja pozwala na automatyczne przełączenie się pomiędzy wybranym profilem XMP a ustawieniami standardowymi pamięci. Stokowe ustawienie dla DDR5 to jest 4800 MHz. To jest prędkość bazowa. Ręcznie nie można tutaj ustawić gear ratio 1. Można wybrać 2, można wybrać 4, albo zostawić mu na auto. Jak ustawimy na auto, to cokolwiek bym nie bawił się z pamięciami, nie robił, to zawsze wskakuje gear 2. I uwaga, mamy fajną funkcję SPD Setup. Możemy sobie ustawić własne zapisy jako kolejny profil XMP. To, co ja właśnie tam pokazywałem, ten czwarty profil XMP, to jest ten profil, który można sobie uaktywnić i można ręcznie tutaj wpisać sobie z palca parametry do podkręcania na przykład naszego RAMu albo spowodowania, żeby był stabilny w razie jakbyśmy mieli jakieś problemy. Tu macie taki przykładowy, też płyta podaje przykładowy wykres pomiędzy różnymi tymi profilami a propos wydajności tego RAMu. XMP jest według płyty najszybszym profilem, który można włączyć, 6200 na timingach 38. To na tym właśnie profilu testowałem płytę główną. No a dodatkowe można sobie włączać i wyłączać. Można te profile też powyłączać, oczywiście. I one wtedy nam się nie będą pokazywały w wyborze profili XMP, tam gdzie wcześniej to widzieliście. Także spoko. Można to oczywiście też wyczyścić. Włączmy go i można wyczyścić profil albo skopiować ustawienia z któregoś z profili poprzednich, tych, żeby nie przepisywać sobie ręcznie wszystkich ustawień i później dokonać korekty, albo tutaj zaprogramować, wpisać jeden z predefiniowanych tych profili podkręcania, na przykład o 5600 mamy na profilach, które tam są zapisane w płycie głównej. No i wyczyścić też to oczywiście można wszystko. Także tu jest spora właśnie różnica pomiędzy w tej Z690 a propos właśnie bawienia się profilami pamięci DDR5. No i cała zakładka a propos timingów tych pamięci też tutaj jest w funkcji co niemiara do podkręcania naszego RAMu, bawienia się tym i do ustawień. Pozostałe funkcje w miarę podobne jak w płytach poprzedniej generacji. Tutaj jeszcze dodatkowa sekcja na kontroli napięć pamięci DDR5. Pozostałe ustawienia raczej tutaj takie symboliczne. Można oczywiście powłączać wszystkie dodatkowe ustawienia, na płycie, czyli grafikę,
kartę muzyczną, kartę dźwiękową, dekodowanie sobie włączyć powyżej 4 GB, resize bar oczywiście można włączyć, wyłączyć i jedna bardzo ważna zakładka VMD controller. O tym będę mówić w specjalnym vlogowym odcinku za kilka dni, więc to akurat zostawię sobie na później, żeby Wam o tym dokładnie opowiedzieć. No i pozostałe standardowe już funkcje, które tutaj widzimy. F6 wchodzimy do ustawień zarządzania chłodzeniem. Jest tego sporo na tej płycie, jest sporo złącz, jak widzicie, 4 złącza do pomp, 4 sysfany, wyjście dodatkowe do chłodzenia procesora, CPU opt i główne wyjście CPU fan. Ja tutaj mam I/O, które jest sterowane przez USB, przez blokopompę, więc tutaj cokolwiek nie ustawię, to i tak będzie bez zmian. Ale oczywiście tutaj można się pobawić, jak mamy wszystko wpięte w płytę główną i mamy innego typu chłodzenie na płycie założone niż ja mam w tym momencie. I RGB płyty głównej. Tak naprawdę głównym miejscem, w którym go zobaczymy najwięcej, jest osłona tylnych portów. Tu jest napis Aurus i jakaś taka mozaika kolorowa, którą oczywiście można sobie customizować z oprogramowania płyty głównej. Z tyłu świeci się przycisk do resetu BIOSu i do flashbacka. I tak naprawdę tutaj tyle. I mamy jeszcze takie skromne, niewielkie tak naprawdę podświetlenie chipsetu. Nawet nie mam za bardzo jak Wam pokazać, bo tu mam założoną kartę grafiki. No i świeci się jeszcze wyświetlacz debug LED, kodów debug LED i przycisk power. I tak naprawdę tyle, co tutaj mamy podświetlanego, moi drodzy, na tej płycie głównej. No a to już jest IO Waterforce 360X, które fabrycznie jeszcze przed premierą miało już mocowanie do soketu 1700. No i oczywiście można sobie wyświetlacz dowolnie tutaj customizować, włącznie z tym, że można swój napis, czy tam zdjęcie, czy tam gifa jakiegoś animowanego lub też nie tutaj wgrać. Oczywiście też podaje temperatury procesora, sekcję zasilania może podać i tak dalej, i tak dalej. Także RGB jest, ale jak na tak wypasioną płytę, to według mnie dosyć skromne i z drugiej strony to chyba dobrze. Sprawdźmy temperaturę płyty głównej. Temperatura w studiu 25,6 stopnia, więc dosyć ciepło tutaj jest u mnie. Widać to u Was, mam nadzieję. I sam procesor zgrzewał się do 92 stopni, maksymalna temperatura, mniej więcej oscyluje w granicach około 80 podczas całego testu. Takie w piku, jak wskoczył na 5200 na dwóch rdzeniach, to dostał 92 stopni. Chipset 48, maksymalna. VRAM 65, bardzo ładna temperatura, więc uważam, że jest w porządku. Ta sekcja zasilania jest dobrze chłodzona, bardzo rozbudowana i dobrze chłodzona. No i V-Core sobie, oczywiście wszystkie ustawienia są automatyczne, on sobie żongluje troszeczkę tym V-Core'em. Maksymalne 1,31 praktycznie wolę, to był maksymalny w piku przy 5200 MHz na dwóch rdzeniach. Pamięć 59 stopni, ale ona pasuje na wysokich voltage'u, na wysokim napięciu. 1,5 w BIOSie jest ustawione, albo 1,45 w BIOSie jest ustawione. Dysk SSD maksymalna 49 stopni, bardzo dobra temperatura, ale ten radiator na tym dysku Gen 4 jest też dosyć wysoki i potężny, także spokojnie schłodzi nam te szybkie dyski Gen 4 bez żadnego problemu. Test idzie cały czas obciążeniowy, chcę Wam pokazać, sprawdzić pirometrem temperaturę radiatora 47 stopni. Szukam gorącego, o tu było, gdzieś było 57 stopni. Na górnym mamy 53 stopnie. O, tutaj jest 61 prawie stopni Celsjusza, więc powierzchniowo są bardzo dobre te temperatury, no ale chłodzenie sekcji zasilania jest potężne. To jest pobór 2,5 W w momencie, jak komputer jest wyłączony. Świeci się tylko przycisk power i przyciski z tyłu BIOSu i flashbacku BIOSu. I tak naprawdę tyle. RGB wyłączone, komputer wyłączony, wszystko w spoczynku, proszę bardzo. I platforma pobiera nam 2,5 W z gniazdka. W spoczynku, na pulpicie, w zależności od tego, co tam sobie Windows w tle robi, nawet odłączyłem specjalny kabel LAN, żeby nic nie pobierał, ani tam nie bazgrał się gdzieś tam w tle. Około 74 do 100 W w piku można zobaczyć. Jak widzicie, nic się to nie dzieje.
jest idyl całkowity. Karta graficzna nie pracuje. No, a ja oczywiście pracuje. Wentylator nie pracuje w zasilaczu. To jest pobór platformy bez monitora. Monitor mam na osobnym gniazdku, żeby nie zakłócał nam tutaj wyników. Jest około, tak jak mówię, 60 do 100 W spoczynku. Jeżeli się nic nie dzieje, te zegary z procesora są zrzucone. Tyle mniej więcej nam pobiera, wyświetlając pulpit. Oczywiście Windows jest takim systemem, że zawsze coś tam grzebie w tle. Natomiast no, jak widać, w tym momencie jakoś bardzo nie obciąża, więc można założyć, że jest to tryb spoczynku. AIDA 64 bez karty graficznej. Obciążenie procesora, obciążenie pamięci RAM. Pobór mocy około 300 W. Plus minus, parę watów tą, parę watów tamtą. Karta graficzna nie jest obciążona, nie pracuje, pracuje tylko IO. Nawet wentylator w zasilaczu się jeszcze nie kręci. Jak się zacznie, no to dojdzie nam tam 2-3 W więcej. Około 300 W mniej więcej nam pobiera platforma. Przy obciążeniu na wszystkich rdzeniach, wszystkich wątkach jednocześnie i też przy wygrzewaniu pamięci DDR5. No to teraz wyzwanie, obciążenie jednoczesne maksymalne procesora i z tyłu fiur marki idzie, czyli obciąża maksymalnie naszą kartę graficzną. Zobaczcie, karta obciążona, już mieli wentylatorami, nawet wentylator w zasilaczu się też uruchomił i pobór mocy 600, około niecałe 20 watów, no 620 watów plus minus parę, więc sporo, ponad pół kilowata przy pełnym obciążeniu platformy, procesora i karty graficznej RTX 3070 Ti wersji OC. Procesor bez problemu udało się ustawić na 5200 MHz na rdzeniach głównych i 3900 MHz na Efficient Cores. Natomiast problemy z temperaturą, jak widzicie po paru sekundach testu już wskoczyło 100 stopni na praktycznie wszystkich rdzeniach. Łącznie z tym, że package również 100 stopni osiągnął, więc tak naprawdę tu już 107 stopni mamy, więc tak naprawdę nie jestem Wam w stanie pokazać, jak długo to będzie stabilne i czy to będzie stabilne. Natomiast na 5200, pomimo tego, że mocno trotluje według AIDY, to tak sobie tak naprawdę rzuca zegary tylko 100 MHz na niektórych rdzeniach. Ja go dłużej tutaj męczyć nie chcę. Jak widzicie, to IO 360 no, nie daje sobie rady z tak gorącym prockiem, który tutaj jest, 12900K. Nie jestem w stanie zweryfikować, bo ten test robię jeszcze przed premierą oficjalną, więc nie jestem w stanie zweryfikować, czy trafiła mi się taka sztuka procka tak gorąca. Ale zanim go przestanę męczyć, to chcę Wam pokazać pobór mocy platformy bez obciążonej karty graficznej, tylko procesora płyty i RAMu w teście, prawie 400 W. Sama platforma, jak widzicie, karta nie kręci, nie obciążona, tak totluje, zgadza się, więc no, tak to wygląda. 400 W dosyć sporo. Pamiętajcie, żeby zadbać o dobry zasilacz do tych płyt głównych i do tych 12900K, jeżeli myślicie o ich jeszcze podkręcaniu dalszym. A jak obciążymy kartę graficzną? Również ponad 700 W z gniazdka. Więc 750 to już tutaj raczej nie wystarczy, chyba że jakiś platinum albo titanium. Ja to robię na 850 goldowej. I jakbym budował dla siebie, to bym wziął 1000, powiem Wam szczerze, do tego zestawu, żeby mieć jeszcze większy zapas mocy niż w tym momencie jest, bo to jest niby jeszcze 150 W zapasu. Zasilacz jest naprawdę bardzo porządny, Corsera RM850X, wydanie na 2021 rok, ale ja wolę mieć zawsze troszeczkę większy zapas mocy, czyli 1000, dzień dobry, trzeba kupić. Ale syntetyki z syntetykami, pobór mocy po podkręceniu w Cyberpunku, jak widzicie, tam staram się coś tam ruszać, chodzić jedną ręką, o ile mi się to udaje. Koło 500 W. Raz widziałem chyba 600, z tego co pamiętam. Więc pół kilowata trzeba liczyć na takiej platformie, że nam to weźmie podczas rozgrywki. No jest to trochę, moi drodzy. Na pewno jest to trochę. Ale teraz zobaczmy, jak z temperaturami na podkręconym procku w Cyberpunku. Więc przełączmy się szybko na HW Info i zobaczmy.
5200 na rdzeniach głównych, 4000 na rdzeniach Efficient Score ustawiłem i temperatury mamy nie za niskie, 86 stopni maksymalna, ale jeszcze tragedii nie ma. Da się pograć przy dobrym IO, da się pograć, bo syntetyki jak zwykle więcej nam tutaj wyciągają z procka i bardziej go obciążają, dlatego też temperatury wpadały w throttling. Natomiast po podkręceniu, jak widzicie, V-Core jest ustawiony na 1,368 w BIOSie i load line calibration jest na wysoki, także on mniej więcej, jak widzicie, cały czas trzyma ten 1,368. Da się pograć na podkręconym procku, więc myślę, że na wszystkich rdzeniach 5200, tych głównych, i 4000 na rdzeniach Efficient, więc myślę, że całkiem sensownie, pod warunkiem, że mamy dobrze wentylowaną, moi drodzy, obudowę oczywiście, bo inaczej nic z najlepszego, nawet IO, najwydajniejszego, jak nie mamy dolotu i wylotu powietrza, nie jest to zrobione z głową, no bo po prostu będzie gorąco i ugotujemy procesor i płytę główną. A jeszcze wróćmy na chwilę, bo jestem ciekawy, temperatura sekcji zasilania 66 stopni cały czas, mniej więcej 65-66 sobie tak skacze, więc też uważam, że bardzo, bardzo przyzwoicie. Jak na ten V-Core, jak na tyle podkręconych rdzeni, uważam, że całkiem nieźle to się spisuje, przynajmniej w rozgrywce, bo do pracy nie ustawimy, przynajmniej ja nie ustawię na tej sztuce procesora tak wysokiego taktowania, bo po prostu on trutluje. Możliwe, że jakiś dobry custom by tutaj pomógł, ale też jestem takim troszeczkę sceptykiem co do tego. Podsumujmy sobie, moi drodzy. Płyta, która radzi sobie doskonale z Adler Lake'iem, najmocniejszym Adler Lake'iem 12900K, nawet podkręconym Adler Lake'iem. Nie mówię o temperaturach samego procesora, bo to jest jakby inna historia, niezależna od płyty głównej. Mówię o temperaturach tutaj głównie, tylko i wyłącznie temperaturach sekcji zasilania powyżej 70 stopni. Praktycznie nie uświadczyłem temperatury na tej sekcji zasilania przy podkręconym Adlerze. Chociaż jego przeciągnąłem już poza kamerą do 20 ponad minut z tym throttlingiem, który widzieliście, specjalnie po to, żeby sprawdzić, jakie były temperatury. Nie przekroczyło to 70 stopni tak naprawdę, więc uważam, że rewelacyjnie, jak zwykle w masterach, zrobiona i schłodzona sekcja zasilania. Oczywiście przy podkręcaniu 12900K, niekoniecznie tylko na tej płycie, ale na większości mocnych płyt głównych, na przykład od Aurusa, zalecam już zdecydowanie w tym wypadku podpięcie dwóch wtyczek EPS-owskich. No, bo już przy 690-kach, przy Adlerach 12900K ta druga wtyczka już się przydaje, szczególnie, że widzieliście, ile mocy z gniazdka pobiera ta platforma. Bardzo bogato wyposażona, 5 złącze M2, z czego 4 Gen 4, PCIe X16 5.0. Oczywiście na razie nie ma to jeszcze przełożenia na wydajność, nawet z najnowszymi RTX-ami, ale przyszłościowo może w kolejnej odsłonie Nvidia albo AMD już wyda karty na PCIe 5.0, więc jak najbardziej na przyszłość. No i DDR-y piątki, szybkość duża DDR-ów, opóźnienia również duże, ale i tak spodziewałem się, bo widzieliście tam przy 6200 było CL od 38, więc według mnie ok, takie opóźnienia przy tak dużej prędkości pamięci. To jest szkoda, że Adlery nadal chodzą na Gen 2 w przypadku szybkich pamięci, no ale niestety to już uwagi kierować do firmy Intel, a nie do Aurusa. Ale wracając do samej płyty, bardzo fajna, stonowana, dobrze wyposażona płyta główna, która zdecydowanie będzie dobrym dodatkiem do sprzętu komputerowego dla wszelkich zapaleńców overclockingu, podkręcaczy, entuzjastów generalnie tego, albo po prostu dla ludzi, którzy lubią mocny, dobry, stabilny sprzęt w swoim komputerze, a niekoniecznie bawią się overclockingiem, ale chcą mieć natywnie mocną bazę dla mocnego procesora. Moi drodzy, ta płyta w momencie premiery kosztuje około 2200 zł. Nie jest to mało, ale jest to płyta dla entuzjastów, a nie do komputera biurowego. To jest raz. Po drugie, w niektórych sklepach płyta Mastera na chipsecie Z590, czyli poprzednik dla poprzedniej generacji procesorów Intela, kosztuje praktycznie tyle samo. Więc tak naprawdę według mnie nie podrożało to jakoś strasznie, a dodano tutaj, Aurus dodał kilka tych rzeczy, jak dużo do tych złączy M2 i tak dalej. No, więc generalnie według mnie mniej więcej ta wycena by się pokrywała z tym, co płyta ze sobą reprezentuje. Ona reprezentuje naprawdę sporo. Ode mnie leci, moi drodzy, moja rekomendacja i wyróżnienie za wydajność dla tego Mobasa. Pod filmem te linki, które znajdę w Morele.net do podzespołów, które aktualnie są, do płyty na pewno, do procka, chłodzenia,
dysku, zasilacza, granaty graficznej znajdziecie. Nie wiem, jak będzie z pamięcią DDR5, ale to Wam mówiłem. Możliwe, że jak to już będziecie oglądali, to będzie dostępna w sklepie Morele.net, więc też ją Wam zalinkuję. Mam nadzieję, że tak, którą użyłem do testu, bo naprawdę dobra, szybka pamięć, bez RGB, o dziwo, od Aurusa. Ode mnie to tyle z testu, premierowego testu Z690 Master od firmy Aurus. Naprawdę świetnie wykonanej, dobrej i niestety niezbyt taniej, no ale cóż, tanio to już było, jak ostatnio Wam niestety powtarzam, płyty głównej. Dajcie mi znać w komentarzach, co myślicie o niej, co myślicie o nowych Adler Lake'ach, co myślicie o temperaturach nowych procesorów, o poborze mocy z gniazdka całej platformy i o DDR5-kach. Jestem ciekawy Waszych opinii, co Wy myślicie na temat tej nowej platformy tak całościowo. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i pozdrawiam Was, Wideoblog Tech. I przypominam, że niedługo vlog o wszelkich przeze mnie dostrzeżonych niuansach platformy, ogólnie mówię, nie tylko o tej płycie głównej, o masterze, nie mówię o masterze, ale ogólnie o platformie Z690, bo inne 690 już też mam u siebie, których też, test też zobaczycie za jakiś czas na moim kanale. Nie przedłużając, bo film i tak wyszedł długi, ale chciałem Wam powiedzieć o wielu rzeczach takich ważnych, myślę, przy nowej platformie. Trzymajcie się i pozdrawiam Was. Cześć!